Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 113 odcinku podcastu RUB Wordpressa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o e-commerce i o statusach zamówień. Oczywiście jak zwykle jest z nami partner mojego podcastu, czyli marka Cyberfolks dostarczająca domeny i hosting pod WordPressa. Dla słuchaczy Cyberfolks przygotował specjalny kod rabatowy podcast pisany przez C, który daje Wam 20% rabatu na zakup usługi hostingu WordPress. Jeśli regularnie słuchacie mojego podcastu to na pewno wiecie, że w ostatnim czasie wydałem książkę, jeśli nie masz jeszcze tej książki i chcesz sobie sprawić taki prezent pod choinkę, no to myślę, że ten tydzień jest najlepszym momentem na to, aby taką książkę zamówić dla siebie bądź dla kogoś i obdarować kogoś bliskiego. Wszystkie szczegóły dotyczące książki znajdziecie na maciekuchnik.plomane na książka, oczywiście pisane bez polskich znaków, tam możecie zamówić książkę dla siebie lub kogoś bliskiego. Temat dzisiejszego odcinka, jak zwykle w moim przypadku, przyniosło życie, bo w ostatnich dniach w jednym ze sklepów, które obsługuję, zaszła potrzeba wprowadzenia kilku dodatkowych statusów. W zasadzie jednego dodatkowego, a inne były już wcześniej dodane. I w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Ci kilka słów na temat statusów zamówień w e-commerce bo myślę, że jest to taki temat, na który warto zwrócić uwagę przede wszystkim z takich względów, aby dopasować cały proces sprzedażowy pod proces biznesowy, a nie odwrotnie czyli nie naginać tego procesu biznesowego pod to, co otrzymujemy gdzieś tam domyślnie w U-Commerce. I domyślnie WooCommerce oferuje podstawowe statusy zamówienia, choćby takie jak oczekujący na płatność, zamówienie w trakcie realizacji, zrealizowane, anulowane czy oczekujące na płatność. No tutaj to są takie powiedzmy dosyć standardowe statusy, które sprawdzą się pewnie w większości sklepów. Natomiast bardzo często pojawia się potrzeba dodania jakichś własnych statusów, no bo nie zawsze te statusy są wystarczające. Przykładowo, ja w swoim sklepie, w którym sprzedaję książkę, można powiedzieć, że ograniczam się do tego standardowego zestawu. No bo jeśli ktoś kupuje wersję elektroniczną, no to zamówienie praktycznie od razu po opłaceniu jest ustawiane na status zrealizowane, e-booki są wysyłane. No a jeśli jest to wersja drukowana. No to wtedy zamówienie, które jest opłacone, ląduje w WooCommerce ze statusem w trakcie realizacji. Po tym statusie ja sobie importuję to zamówienie do APAczki. Tam nadaję paczkę, generuje etykietę. Apaczka przez API zwraca mi do mojego WooCommerce numer listu przewozowego i oznacza zamówienie jako zrealizowane. Co też wiąże się z tym, że do klienta jest wysyłany numer paczki, tak aby mógł śledzić przesyłkę. I w moim przypadku jest to w 100% wystarczające. Natomiast w wielu przypadkach te statusy będą ograniczały cały ten proces, który dzieje się od momentu złożenia zamówienia do realizacji. W jednym ze sklepów, który obsługuję, które miałem okazję tworzyć, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ tam za wysyłkę odpowiada firma logistyczna i WooCommerce jest połączony z ich systemem logistycznym, przez co automatycznie te dane są wymieniane właśnie między sklepem a systemem firmy logistycznej. No i tu już zaszła potrzeba stworzenia kilku dodatkowych, Statusów, choćby po to, aby obsługa sklepu mogła w prosty sposób decydować, które zamówienia są już gotowe do wysyłki, a które wymagają jeszcze jakiejś tam powiedzmy szczególnej uwagi. I tutaj zamówienie, które wpada do sklepu, które jest opłacone, dostaje również status w trakcie realizacji i po co kilka minut są sprawdzane różne warunki. To Nie będę się zagłębiał w szczegóły, w każdym razie jest pewien zestaw warunków, który decyduje o tym, czy zamówienie można skierować do magazynu, który je wyśle, czy człowiek musi się nim zająć w jakiś tam sposób i coś tam zadziałać, aby to zamówienie mogło zostać zwolnione do wysyłki. No i jeśli człowiek nie musi podejmować żadnych działań, no to WooCommerce automatycznie zmienia ten stan, zmienia ten status zamówienia. Na status przekazano do magazynu, i w tym momencie system firmy logistycznej, według tego statusu, sobie pobiera te zamówienia do siebie, i jeśli już zaimportuje te zamówienia do siebie, no to w tym momencie tam jest nadawany status dla danego zamówienia coś w stylu pakowanie czy, czy tego typu historię. Potem. Do naszego systemu, czyli do e-commerce, wraca numer listu przewozowego i jest zmieniany status na status, który się nazywa w dostawie. I na sam koniec, jeśli paczka zostanie już fizycznie dostarczona do klienta, to znaczy kurier ją dowiezie do, do końcowego klienta, bądź zostanie odebrana z paczkomatu. W tym momencie system firmy logistycznej wysyła nam takie powiadomienie w zasadzie to, to powiadomienie jest w formie zmiany statusu na status zrealizowane. I dzięki temu, że są wprowadzone te trzy dodatkowe statusy, czyli status przekazano do magazynu, status pakowanie i status w dostawie, możemy ten proces rozdzielić jeszcze na kilka kolejnych kroków. I z jednej strony dla właściciela sklepu, czy dla osoby obsługującej ten sklep, no jest to taka szybka informacja, bo od razu widzimy, które zamówienia są już pobrane przez firmę logistyczną, które są gotowe do pobrania, które są już w trakcie realizacji dostawy, czyli kurier gdzieś tam fizycznie tą paczkę wiezie z miasta A do miasta B. No i jeśli te paczki są dostarczone, no to też widzimy, że zamówienie jest zrealizowane, czyli takim szybkim rzutem oka możemy ocenić sytuację jak to wszystko wygląda pod kątem wysyłki. Nie musimy otwierać każdego zamówienia, nie musimy się logować gdzieś tam do innych systemów, po prostu widzimy to w panelu komersa. Tutaj, jeśli mamy taką sytuację, że mamy całą ścieżkę tych statusów, które się zmieniają w jakimś tam określonym porządku, możemy w bardzo prosty sposób wywoływać jakieś akcje związane ze statusem zamówienia. Najprostszą taką akcją będzie na przykład wysłanie maila z informacją, że twoje zamówienie właśnie zostało wysłane i tu masz numer paczki, możesz sobie ją śledzić. I do tego celu akurat w tym sklepie o którym mówię, użyliśmy wtyczki Shop Magic. To jest wtyczka w zresztą rozmawiałem też z ludźmi z ekipy WPDesku w moim podcaście, więc na pewno ich kojarzycie. No i ta wtyczka, tam chyba używamy wersji darmowej, pozwala na zdefiniowanie na przykład jakiegoś maila, który zostanie wysłany, gdy status zamówienia zostanie zmieniony na jakiś konkretny status bądź będzie taka jakaś szczególna konfiguracja, czyli z, ze statusu, powiedzmy, w trakcie realizacji na status w dostawie. No tam można tworzyć te warunki praktycznie dowolnie i w tym momencie możemy zdefiniować, że właśnie w tym momencie ma się wysłać jakiś tam mail z jakąś informacją. W tym przypadku, akurat proces realizacji jest dosyć krótki i szybki, no bo te statusy się zmieniają. Bardzo szybko, bo jeśli ktoś złoży zamówienie, nie wiem, o 10, no to tam 10:15 się zmieni na przekazano do magazynu. 10:30 pewnie będzie już zamówienie w trakcie pakowania, i tam za pół godziny czy za godzinkę będzie w dostawie. Więc tu mamy bardzo bardzo szybki proces, natomiast spotykałem się też ze sklepami, gdzie na przykład były wykonywane jakieś rzeczy na zamówienie i tam cały proces trwał na przykład 2-3 tygodnie i wtedy możemy sobie też za pomocą takich różnych statusów kontrolować cały proces realizacji tego zamówienia i choćby właśnie za pomocą takiej automatyki wysyłać maile na zasadzie, że hej drogi kliencie w tym momencie tam przygotowujemy komponenty do Twojego zamówienia. W tym momencie, nie wiem, Twój produkt jest montowany, czy, czy cokolwiek tam z nim się dzieje, w zależności od tego, co to za produkt, i potem, na przykład, w momencie, gdy już zamówienie zostanie wysłane, no to informacja z numerem listu przewozowego. I jak widzisz, w pewnych sytuacjach te standardowe statusy to jest po prostu za mało i Trzeba dodać jakieś własne statusy do tego naszego WooCommerce'a, aby on mógł realizować ten proces biznesowy dokładnie tak, jak potrzebujemy i dokładnie tak, jak chcemy, a nie żebyśmy naginali gdzieś tam te swoje zasady, swój proces do tego, na co pozwala nam WooCommerce. I oczywiście, jak to zwykle w WordPressie bywa. To wszystkiego jest wtyczka również do dodawania takich powiedzmy customowych statusów do WooCommerce. E również znajdziesz wtyczkę zarówno darmową jak i płatną. One oczywiście różnią się funkcjami. Ja zwykle, jeśli mam dodać jakiś status, to dodaję go po prostu za pomocą kilku linijek kodu, bo no bo tak mi łatwiej, tak? Nie nie muszę instalować dodatkowych wtyczek, tylko dodaję kawałek kodu, który mi realizuje właśnie te dodatkowe statusy to jest dosłownie tam, nie wiem, 8, może 10 linijek i masz taki dodatkowy status, choć tutaj też czasem czyhają pewne niebezpieczeństwa, i właśnie ostatnio, w ostatnich dniach, nie doczytałem sobie, że nazwa statusu, ten slag statusu w zasadzie, który gdzieś tam definiujemy w kodzie, może mieć maksymalnie 20 znaków, i tu użyłem nazwy, która ma, miała tam 20 kilka znaków. I okazało się, że nie działało to tak, jak powinno, bo co ciekawe, ten status pojawił się, jeśli wchodzimy w edycję zamówienia i tam mamy te różne statusy, on się tam pojawił, ale już na przykład nie dało się go zmienić przez API, czyli nie dało się ustawić przez API takiego statusu, jaki chcieliśmy. No i to była trochę taka dziwna sytuacja, no bo niby ten status jest dodany, nic tam żadnych błędów nie generuje, wszystko w porządku, no ale nie działa. I dopiero potem dopatrzyłem się w dokumentacji, że tam powinno być maksymalnie 20 znaków. Oczywiście po ograniczeniu tej nazwy do 20 znaków wszystko zaczęło działać, no ale to jest gdzieś też taka rzecz dosyć istotna, na którą warto zwrócić uwagę. I gdybyście mieli taki dziwny problem ze statusami, to sprawdźcie, czy w slagu właśnie nie użyliście ciągu znaków dłuższego niż 20. Tutaj, jeśli zaczniecie coś robić z tymi statusami, to również warto zwrócić uwagę na to, że te statusy i zmiany statusów z jakiegoś tam konkretnego na inny konkretny mogą mieć podpięte jakieś akcje, choćby właśnie wysyłka maili o nowym zamówieniu, o zrealizowanym zamówieniu, o anulowanym zamówieniu. Więc warto też gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, że ten status zamówienia to nie tylko informacja o tym, Jaki status ma dane zamówienie, ale również idzie za tym jakaś tam dodatkowa akcja, która jest wykonywana po zmianie tego statusu, czyli na przykład wysyłka maila. I ja też raz pamiętam, miałem taki problem z tym, że chciałem sobie trochę uprościć życie i w WordPressie jest odpowiedni hook, za pomocą którego możemy po dokonaniu płatności. Ustawić jakiś tam pożądany status zamówienia i wtedy ustawiałem sobie po poprawnej płatności, żeby od razu to było zamówienie zrealizowane, ale jednocześnie to mi wywaliło gdzieś tam część jakiejś innej funkcji serwisu. Która była podpięta pod status w trakcie realizacji. Czyli, krótko mówiąc, ten status był pomijany. Co za tym idzie, nie uruchamiała się jakaś tam automatyzacja, która była zaprogramowana właśnie w momencie ustawienia tego zamówienia na status w trakcie realizacji. Więc tutaj trzeba też ostrożnie podejść do tego, szczególnie jeśli macie jakiś. Powiedzmy, bardziej rozbudowany mechanizm automatyzacji, czy na przykład przydzielania jakichś uprawnień do, do pewnych rzeczy w momencie zakupu danego produktu, no to trzeba zwrócić na to uwagę, aby tam wszystko było w porządku. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi trochę inaczej spojrzysz na te statusy zamówień w WooCommerce i być może jeśli nigdy nie dodawałeś jakiegoś własnego statusu, no to będzie to twój pierwszy raz i dodasz status, który sprawi, że cały proces obsługi zamówienia będzie taki przyjemniejszy i będzie odpowiadał bardziej temu, co się dzieje w rzeczywistości no i że finalnie twój sklep po prostu będzie lepszy. Tak jak mówiłem, te statusy i zmiany tych statusów można bardzo, bardzo kreatywnie wykorzystać, i można naprawdę bardzo dużą część pracy zautomatyzować, no pozostaje tu jedynie kwestia prześledzenia całego procesu realizowania zamówienia. Już mówię tutaj o takim procesie fizycznym, gdzieś tam który dzieje się właśnie w firmie, na przykład która sprzedaje coś za pomocą e-commerce, no i kwestia dostosowania tego Naszego Wo-Commerce do tego, aby on jak najlepiej realizował ten proces, który gdzieś tam przerabiają pracownicy firmy. W tym odcinku to tyle. Jeśli masz jakieś pytania bądź pomysły, jak można kreatywnie wykorzystać te statusy, to oczywiście zapraszam do dyskusji. I przypominam również o książce, że jeszcze jest idealny moment na to, aby taką książkę zamówić pod choinkę dla siebie albo dla kogoś bliskiego. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod adresem Maciej Kuchnik na książka. Tam są wszystkie szczegóły. Żegnam się z wami w tym odcinku i do zobaczenia za tydzień. Cześć.